Państwu za to, że tak dzisiaj Państwo przyszliście dziś na spotkanie z panem premierem Kaczyńskim, ze mną. Proszę Państwa, tych spotkań będzie wiele w kampanii wyborczej, ale są one organizowane także poza kampanią wyborczą. Nie tak dawno przecież spotkaliśmy się w tej sali i rozmawialiśmy na temat przyszłości przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Legionowie, przyszłości złej, którą rysuje właśnie prezydent miasta Legionowa, sprzedając to przedsiębiorstwo wbrew woli przynajmniej ponad 5 tysięcy, a można powiedzieć inaczej, blisko 6 tysięcy mieszkańców Legionowa, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Otóż społeczna inicjatywa lokalna przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwości tej sprawy nie zostawi. Zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mamy poważne argumenty w obronie tej sprawy. Otóż argument, którym posługują się obecne władze Legionowa, jest taki, że sprawa została przesądzona, bo Rada Miasta już w marcu podjęła decyzję. To nie jest tak, że sprawa została przesądzona. Rada tylko upoważniła prezydenta miasta do sprzedaży udziału w firmie. Sprzedaż nie nastąpiła. W związku z tym, jeśli władze samorządowe szanują demokrację, szanują praworządność i swobody obywatelskie, powinny dopuścić do tego, żeby referendum w Legionowie w tej sprawie się odbyło. I to jest nasze żądanie. I my od tego żądania nie odstąpimy. A ponad 12 tysięcy gospodarstw domowych w Legionowie korzysta właśnie z ciepła dostarczonego przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Dość drożyzny w naszym kraju i drożyzny w Legionowie. Nie może być tak. Nie może być tak, że najpierw rząd funduje nam podwyżki podatków, podwyżkę VAT-u, która uderza w nas wszystkich, bo to jest podwyżka cen żywności. Nie może być tak, że rząd nie reaguje, kiedy zwracamy się my jako opozycja z apelem o to, żeby obniżył akcyzę na benzynę. Przecież koszty benzyny wpływają na podwyższenie kosztów utrzymania rodzin. Nie może być tak, że Legionowo jest jednym z najdroższych miast, jeśli chodzi o wszystkie usługi komunalne. Przecież podniesiono też opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Dlaczego władze Legionowa szukają pieniędzy w kieszeniach mieszkańców? I to w kieszeniach tych, którzy są średnio gorzej sytuowani. Z taką polityką się nie zgadza. Tak jak powiedziałem, to jest pewien etap naszej działalności. My jesteśmy aktywni. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby byli z nami w kontakcie. Jest biuro z ulicy Jagiellońskiej, jest moje biuro poselskie w dawnym Urzędzie Miasta. Zachęcam do aktywności, bo Polsce trzeba zmienić, a przede wszystkim od rządów muszą odejść ci, którzy powodują, że koszty utrzymania w naszym kraju są wyższe, ci, którzy powodują, że status materialny naszych mieszkańców, również miasta Legionowa, jest niższy, i ci, którzy powodują, że przyszłość Polski stoi pod znakiem zapytania. To trzeba zmienić. Będzie okazja do tej zmiany. Bardzo proszę. Poparcie list Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. Bardzo proszę o to, żebyście Państwo poszli do urn wyborczych. W każdej komisji obwodowej wyborczej będzie wąż zaufania, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że chociażby w ostatnich wyborach samorządowych blisko 2 miliony głosów było nieważne.
Blisko 2 miliony głosów, ponieważ musimy patrzeć na ręce tych, którzy liczą głosy. Jak mówią niektórzy, że to jest brak zaufania. Nie, proszę Państwa. Na tym polega demokracja. Na tym polega praworządność. Obywatele mają prawo. Władzę na ręce. I tak zrobimy 9 października. Dziękuję bardzo i zachęcam do spotkania 9 października.